Dzień dobry, mamy dzisiaj 29 sierpnia, jeszcze poniedziałek i sprawdźmy więc, czego możemy się spodziewać na rynkach w tym tygodniu. Na początek, jak zawsze koniecznie musimy sprawdzić kalendarz makroekonomiczny. Dzisiejszy dzień, porywa delikatnie mówiąc, jeśli chodzi o publikację danych, więc myślę, że warto zacząć od wtorku, w którym na początku otrzymamy pierwszy odczyt inflacyjny z Niemiec za sierpień, później Conference Board zaufanie konsumentów z USA. Z tym, że tutaj lepszym wskaźnikiem od CB jest LEI, Leading Economic Index. Jak wcześniej go omawialiśmy, jest on miksem różnych wskaźników, jak średnia liczba godzin tygodniowo z produkcji, średnie tygodniowe roszczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, nowe zamówienia producentów na towary i materiały konsumpcyjne, indeks nowych zamówień ISM, pozwolenie na budowę nowych prywatnych mieszkań, indeks cen akcji S&P 500, wiodący indeks kredytowy, spread stopy procentowej, czyli 10-letnie obligacje skarbowe pomniejszone o stopę funduszy federalnych, przeciętne oczekiwania konsumentów dotyczące warunków biznesowych i tak dalej, i tak dalej. I jest to wskaźnik wiodący, więc pokazuje, czego możemy się spodziewać w średnim terminie. Ekonomista z CB twierdzi, że pesymizm konsumentów i niestabilność rynków akcji, a także spowolnienie na rynkach pracy, budownictwo mieszkaniowe i produkcja nowych zamówień sugerują, że słabość gospodarcza będzie się nasilać i szerzej rozprzestrzeniać się w całej gospodarce Stanów Zjednoczonych. I przewiduje on, że gospodarka USA w trzecim kwartale również się skurczy i może popaść w krótką, ale łagodną recesję do końca roku lub do początku 2023 roku. Z kolei same wykresy wskaźnika mówią jak na razie, że jeszcze nie jest tak najgorzej. Owszem, ryzyko recesji w średnim terminie jest podwyższone, jednak jeszcze nie ma jednoznacznych sygnałów z tego wskaźnika. Każdy się martwi recesją, nie wiadomo jaką katastrofą i owszem, widać to spowolnienie, spadają zamówienia, nadal jest wysoka inflacja i owszem, problemy z łańcuchami dostaw nie został naprawiony i nie ma jak na razie żadnej alternatywy na horyzoncie. Dodatkowo koszty surowców energetycznych rosną, zwiększają się koszty życia i wygląda to na powolne krwawienie gospodarek, a nie na oczekiwanie na pęknięcie jakiejś wielkiej banki, które przejdzie jak fala tsunami. Dodatkowo u nas na kontynencie można zauważyć pewien paradoks odnośnie na przykład niemieckich firm. Dopiero co minister spraw zagranicznych pani Baerbock mówi o ostrej sytuacji z łańcuchami dostaw spowodowanej przez Chiny, że Niemcy muszą skończyć z nadmiernym uzależnieniem od gospodarki chińskiej i tak dalej i tym podobne, a ostatnio opublikowali raport, że niemieckie firmy rekordowo zwiększyły inwestycje w Chinach i są obecnie na poziomie około 10 bilionów euro. Czegoś to chyba nie rozumiem. Zamiast inwestować poza Chinami w kraje takie jak Indie, Tajlandia, Wietnam, by zdywersyfikować dostawy, to dzieje się coś zupełnie odwrotnego. Później ktoś ma pretensję, że na nową G-klasę trzeba czekać 3 lata. Ale dobrze, wróćmy do kalendarza i przejdźmy może prosto do środy, gdzie otrzymamy dane PMI z sektora produkcyjnego z Chin, stopę bezrobocia z Niemiec, pierwszy odczyt inflacyjny za sierpień ze strefy euro, PKB z Kanady oraz zapasy ropy naftowej. Następnie w czwartek otrzymamy końcowe PMI z sektora produkcji z Niemiec, strefy euro, Wielkiej Brytanii i USA. A piątek to już oczywiście payrollsy ze Stanów Zjednoczonych. I okej, idziemy dalej. Powell podczas wypowiedzi z Jackson Hole utwierdził jeszcze ostatnich niedowiarków, że nie zmienią podejścia do podwyżek stóp procentowych, że utrzymają się one na wyższych poziomach przez dłuższy czas i że zapowiadana nadzwyczajnie wysoka podwyżka może mieć miejsce na wrześniowym posiedzeniu FOMC, co widać po wycenach na CME FedWatch, gdzie 65% przewiduje 75-punktową podwyżkę. Patrząc na wykres euro-dolara, widzimy, że cena nadal konsoliduje się w przedziale 99,13 i 1,0010. Biorąc pod uwagę rosnące ceny energii w Europie oraz zapowiedzi Powella, spodziewałbym się dalszego umocnienia dolara. Jednak w krótkim terminie można szukać szans na longi oczywiście, do czego nas mogą skusić sygnały np. ze wskaźników jak MACD oraz Ichimoku, które sygnalizują okazję na kupno ETK. Ponieważ również zdarzają się takie sytuacje, jak właśnie w ostatnim tygodniu, gdy otrzymaliśmy nawet dosyć dobre dane z niemieckiej gospodarki, co poskutkowało lekkim umocnieniem się euro. Ale patrząc jeszcze na wykres, jeśli nieco go oddalimy, jawi nam się również dywergencja na kupno. Dołki są coraz niższe, natomiast wskaźnik MACD pokazuje nam coś przeciwnego. Następnie przejdźmy do funta z jenem. Mamy tutaj interesującą sytuację. Przedział cenowy cały czas nam się zawężał, utworzył się na trójkąt symetryczny, który tak naprawdę nic wielkiego nie znaczy poza tym, że cena za chwilę wybije w którymś kierunku, co właśnie nastąpiło. Jak na razie jest to kierunek północny. Teraz dobrze by było zobaczyć retest poziomu 162, by mieć lepsze wejście, ponieważ wskaźniki już dały sygnał nieco wcześniej na kupno.
Ostatnie mamy złoto, które również ze względu na umacniającego się dolara może jeszcze spaść nieco niżej, co by oznaczało, że zanim sięgniemy do poziomu wyznaczone wcześniej, zaliczymy 78,6 lub 88,6 mierzenia FIBO i dopiero wtedy cena zacznie rosnąć. Technicznie jesteśmy pod 200 średnią kroczącą. Mieliśmy sygnał na shorta z MACD i Ichimoku, więc być może taki ruch ma sens. Wtedy wypełnilibyśmy klasyczny układ harmoniczny i od właśnie tych poziomów 88,6 lub 78,6 rozpoczęlibyśmy rajd na północ. Ok, to tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do następnego.